Najlepsze antyfakty w internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, ze mną Izu. Jak, Siemanku, jak ciężko, jak trudno było przygotować Scarface'a do tej walki? Relatywnie ciężko, natomiast prawdą jest to, że on dużo rzeczy ostatecznie zrealizował z tego, co zrobiliśmy. Bomba też jeszcze, wiesz, podróżował trochę Gdańsk, nie trenował tylko ze mną. Ja rzeczywiście tak strategicznie bardziej starałem się ułożyć, strategicznie, mentalnie, nie powiem, go nastawić i ułożyć do tej walki. No i udało się, ale nie powiem, że to była łatwa praca, bo ostatecznie nie wiedziałem, co Bomba zrobi, tak? On chodzi swoimi ścieżkami i robi, ale po prostu wierzyłem, że on jest w stanie to wygrać, bo wiem, że on się umie bić. I wiesz, walka, że tak powiem, przed publicznością jest czymś innym niż umiejętność walczenia. I w związku z tym, że znam go ponad 10 lat i w przeszłości też trenowaliśmy razem, no to nie myślałem sobie, że nie, no ten chłopak nie potrafi zupełnie walczyć, ale nie ukrywam również, że podczas przygotowania miał też słabe momenty, jak każdy, w których miałem chwilę zwątpienia, ale jak zobaczyłem go ostatnio, po ostatnim powrocie do Warszawy, zobaczyłem ten błysk w oku i tylko mówiłem, kurczę, żeby to utrzymać i takim wejść do walki i że to wygra. Jakby, no, ale wiesz, jak to jest, nie? Sukces ma wielu ojców, porażka jest bękartem. Nie? Nie byłoby fajnie, jakby przegrał walkę, ale ja nie myślałem o tym, czy on wygra, czy przegra, tylko żeby zrobił jak najlepiej robotę, którą przerobiliśmy na treningu i zrobił to. Zrobił dobrze, nie zrobił w 100%, ale zrobił wystarczająco dużo, żeby wygrać i to się liczy. Dobrze, jak tak procentowo obstawiałeś na przed walką, jak on sobie poradzi, tak szczerze? Szczerze? Uważam, że wygra przed czasem. Naprawdę. Uważałem, że powiesz, że jestem wariatem, no ale jakby to jest to, co ja myślałem. Nie myślałem, że wygra na punkty. Nie zrobił wszystkiego tego, co miał zrobić, bo myślę, że mógłby go po prostu, że tak powiem, boksersko lepiej mógł sobie poradzić. Natomiast, ale zrobił wystarczająco dużo, tak jak powiedziałem. No teraz, jak patrzysz na mnie, ty wierzyłeś, że on wygra, No wierzyłem, że wygra i myślałem, że wygra przed czasem. Ja liczyłem na to, że wygra, ale z wiarą było... Ja nie powiem ci, że ja wiedziałem, tak? Tylko to było moje nastawienie. Nie mogłem wiedzieć. Mógł przegrać tą walkę, mógłby się zamknąć sobie i nie robić tego, co robił. Trzymał ręce wysoko, wiesz, obchodził ring i tak dalej, wiesz, zrobił dużo rzeczy bardzo dobrze, tak jak to trenowaliśmy i dlatego wygrał walkę. Też pokazał swój charakter, bo robił wiele rzeczy sam z siebie. To nie jest tak, że wiesz, on robi wiele rzeczy sam z siebie, ale też sporo z tych elementów, które przerobiliśmy. Też chyba dużym sukcesem było takim strategicznym momentem w tej walce, że przetrwał tę pierwszą rundę, bo to było gdzieś tam jego chyba takim duchem, który z tyłu go straszył, że jednak ta pierwsza runda dla niego zawsze się kończyła porażką. To znaczy nie, on nie tylko przetrwał pierwszą rundę, on tą pierwszą rundę wygrał, wiesz. On wygrał wszystkie rundy, więc jakby sukcesem było to, że sobie poradził, że jakby po prostu okopał mu te nogi. Wiedziałem, że kopię mocno, tak, ale konsekwentnie kopał do tego stopnia, że sobie sam rozwalił nogę, ale to jest niewielka cena za zwycięstwo. Natomiast w narożniku już gdzieś tam mu próbowałem przekazać pewne rzeczy. Trochę był nieobecny, nie trochę, bardzo był nieobecny, za co go trochę skarciłem, bo to skupienie jest po prostu bardzo ważne. Myślę, że to jest jego takim największym problemem, że jest taki zawsze wystrzelony i ciężko go sprowadzić na ziemię, ale udało się na tyle, żeby zrobił to, co miał zrobić, więc jakby po pierwszej rundzie trochę rzeczy powiedzieliśmy, ale trzeba było go przede wszystkim uspokoić, wiesz, oddech, żeby tutaj był, żeby patrzył na wprost i tak dalej. I trochę się, no i się udało, nie? Nie na 100%, ale się udało. Takie trochę pytanie z innej mańki, ale skąd u Scarface'a takie mocne plecy, jeśli chodzi o sportowe zaplecze, bo jesteś ty, jest Gerard, jest WCA, on tam trenuje, no jest troszkę szalony, w tym świecie freak fightów, no ma gdzieś tam tą swoją manierę, no jest specyficzny, dobry powiedziane. Jest specyficzny, a mimo wszystko, no mocne plecy ma, jeśli chodzi o ten sportowy świat. Ja powiedziałem w jednym wywiadzie, że Bomba nie jest przystosowany do życia w społeczeństwie, nie? Oczywiście, wiesz, pół żartem, pół serio, kurde, ale no jest charyzmatyczną osobą, wyjątkową i nie wszystko, co robi, wiesz, oczywiście ja się z tym zgadzam, no ale jak wiesz, ja go znam ponad 10 lat, no i z tego względu, jak do mnie zadzwonił, to i chciał kogoś od jiu-jitsu, no to rzeczywiście widziałem, że Gerard jest po prostu rewelacyjny w tym, dałem mu kontakt, no i tak się jakby pojawił.
No a ja się pojawiłem w ten sposób, że zadzwonił po prostu Bomba i mówi, ty, będę trenował w Warszawie. Chciałem mu kogoś polecić, ale w tym momencie po prostu nikt nie był, że tak powiem, czynny do końca. I powiedziałem, ty stary, ja mam trochę czasu, mogę ci pomóc. No i tak to się stało. Myślisz, że w Scarface jest potencjał, jeśli chodzi o freaky, no bo nigdzie dalej nie wybiegajmy, ale jeśli chodzi o ten świat freak fightów i jak patrzysz, na przykład jest Ferrari, są jeszcze inni, myślisz, że on może zdominować ten świat freak fightów? Nie, kurwa, nie szalejmy, żeby zdominować, ja po prostu mówię tyle, że on umie się bić. Tutaj nie pokazał tak naprawdę jeszcze większych umiejętności bokserskich, ale kurwa trochę rzeczy zrobił. Nie, w sensie nie chcę teraz mówić, nie wiadomo, ale trochę zrobił. Ma taką jedną szaloną akcję, że najpierw bije prawy prosty, później lewy, później i to wiesz, mimo że jest głupie, to kurwa to wszystkim na springach to wchodzi, bo to jest po prostu, wiesz, takie nieskoordynowane i dziwne. Bardzo fajnie w pewnym momencie złapał, wiesz, prawą kontrę. Dobrze trzymał wysoko ręce i zakręcał. Myślę, że wiesz, jak nie odpłynie za daleko, to wiesz, trochę można jeszcze do tego dołożyć i będzie walczył lepiej. I jakby tak z trenerskiego punktu widzenia to chodzi tylko o to, żeby on walczył lepiej, tak? Ja nie mogę zagwarantować niczego, bo to wszystko jest w jego rękach, natomiast jeżeli będzie chciał, wiesz, gdzieś tam współpracować dalej, no to, wiesz, powie, ty stary, pomóż mi, no to ja jakby jestem na to otwarty i celem będzie to, żeby kolejną walkę zrobił jeszcze trochę lepszą. Pytanie na koniec, jak ty tutaj, Izu, czujesz się w tym świecie freak fightów? No bo jest specyficzny, to trzeba przyznać. Słuchaj, jest specyficznie, ale jest tutaj mnóstwo moich kolegów z normalnych federacji, wiesz, trenerzy i tak dalej, więc ja się czuję normalnie, bo do tego wszystkiego podchodzę z dużym dystansem teraz już i czuję się swobodnie. No to jest, słuchaj, to jest gala tak jak każda inna i też inaczej, gdybym ja tutaj przyszedł jako kibic, żeby oglądać walki, a inaczej, kiedy przychodzę tutaj w roli po prostu, żeby zrobić dobrą robotę jako trener, nie? Więc czuję się dobrze, czuję się normalnie, ty. Ale teraz powiedziałem normalnie, ty, jak na dzielni. W każdym razie czuję się tutaj dobrze, szczególnie dzisiaj, bo jest zwycięstwo. Ale to, co mi się podoba, oczywiście nie podoba mi się, jak jest za dużo patologii w tym wszystkim, bo mam takie z tyłu głowy, kurde, przecież ile dzieciaków to ogląda i kurde, oni teraz myślą, że to jest normalne życie i że kurde, można wszystkich wyzywać i wiesz, i jest zajebiście. To mi nie pasuje, bo kurde, mam z tym problem, zastanawiam się, jakie będą konsekwencje tego, tak? Fajnie by było, fajnie, że sportowa walka była na przykład między Damianem i Kubiszynem, dlatego, że w moich oczach to podniosło trochę poziom gali i to jest pozytywne. I fajnie by było, że skoro jest taki oddźwięk i rzeczywiście to się sprzedaje, to żeby też przemycać jednak dobre wartości, że przede wszystkim ci ludzie, którzy tutaj walczą, nie tylko krzyczą, wyzywają, ale trenują, zajmują się sportem, wiesz. Czyli dla większości to jest pozytywna rzecz, tak? Zamiast melanżu i tak dalej, to oni na te kilka miesięcy czy nawet więcej zmieniają tryb życia. Niektórzy w ogóle na zawsze zmieniają ten tryb życia i po prostu przestają się tam zatruwać jakimś syfem. I to jest plus. I chciałbym, żeby ludzie o tym pamiętali, że to nie chodzi tylko o to, żeby tutaj, wiesz, kogoś opluć, wyzywać, z liścia strzelić, kurna, i wiesz, i tak osiągnąć sukces, tylko za tym też stoi praca, tak? A to, że lubicie, jak ludzie się wyzywają, opluwają i tak dalej, to jest wasza wina, kurna, że to oglądacie. Jest popyt, jest dokładnie tak. Dziękuję.